Daneczkowi, choć tak małe, dziwnie ciasne się zdawały bielonego domku ściany. Dziwnie niski dach słomiany, więc pomyślał: wiem, co zrobię, podróżnikiem będę sobie. No i poszedł. Stał nad rzeką, domek Danka niedaleko. A że zwykle do podróży jest potrzebny statek duży, o czym łatwo zrobięcona każdy, kto chce, się przekona. Więc skierował Danek kroki na brzeg stromy i wysoki. Tutaj wszakże niespodzianie osobliwsze miał spotkanie z Boćkiem w własnej swej osobie, który trzymał kiełbia w dziobie. Danek w prośby: mój bocianie, gdzie okrętów tu dostanie? Statków nie ma tu ni łodzi, ale jeśli o to chodzi, to po dawnej znajomości grzbietem służę jego mości. Tu zatrzepał wielkie loty. No cóż było do roboty? Danek skoczył jak na konia i pomknęli het nad błonia. Szczerze powiem moje zdanie, licha podróż na bocianie. Ledwie rzekę przelecieli, ledwo wioska się zabieli, ledwo żaby skrzegną w błocie, już ustaje bocian w locie i z klekotem w trawę spada. Popas tutaj, niech pan zsiada. Jeszcze będzie wielka łaska, jeśli dziobem choć zaklaska i ostrzeże pierwej o tym, że popasać chce nad błotem. Bo gdy żabie się nie bodzę, zdarzy spotkać z nim na drodze, to o jeźdźca ani pyta, prosto w moczę brnie i kwita. A cóż, każdy ma gospodę, dom kto dom, a bocian wodę. Przykrzył Danek tereduty, mokre nogi, mokre buty. Gdy więc bocian krąg zatoczył, puścił go się, z grzbietu skoczył i zmęczony długim lotem, za domowym stoi płotem.